Jestem na Kowalczyk i Agnieszka Szymanczak nie awansowały do finału sprintu drużynowego sterem klasycznym w nowym mieście. To pewnie jest. Jakaś komplikacja, jeśli chodzi o plan treningowy Justyny, bo, bo taki miał być głównie ten start. Miała dzisiaj trochę pecha, bo, bo Agnieszka Szymańczaki przewróciła się e, na pierwszej zmianie sprintu i narzekała generalnie na, na źle przygotowane narty. No ale na szczęście w ten sposób zamykamy już tę pierwszą, tę najbardziej mm, wirującą część sezonu środkową, który, w której było i wycofanie się z turdeski, i zmiana e, planu przygotowań. Już za tydzień Szklarska. Poręba, polskie zawody będące znakiem powrotu, jakby do tego rytmu normalnego. To są bardzo ważne biegi dla Justyny. Po nich zostanie już tylko jeden start w Toblach tuż przed Soczi. Mimo tych wszystkich zawirowań, Justyna pozostaje optymistką, więc nam też pozostaje wierzyć, że wszystko jest na najlepszej drodze.